Witajcie kochani, jest mi dzisiaj niezmiernie miło znowu Was gościć i dziękuję, że weszliście na mój kanał. Mam nadzieję, że się nie zawiedziecie. Dzisiaj taki dziwny filmik troszeczkę, takiego jeszcze u mnie nie było, ale będzie, mam nadzieję, szybki i przyjazny dla Was. Takie lekkie konfrontacje, zamienniki i zaczynamy. Pierwsze. Wiem, to męski gadżet, nie tylko, ja z córką też go używam, to jest tak, Gillette i Wilkinson. I teraz taka konfrontacja, mistyfikacja, no w każdym razie wyszła limitowana seria, Gillette i że Brazylia grała mecz, więc ktoś wymyślił sobie też taki gadżet. Słuchajcie, no u mnie się nie sprawdziło. Co mam powiedzieć? No wiecie, ja używam od ponad 12 lat tylko i wyłącznie wosku, ale w miejsca intymne, czyli bikini, używam, jakoś jeszcze nie przemogłam i zawsze używam szczoteczki, maszynki do golenia. Przetestowałam wiele, też mogę zrobić konfrontację i recenzję Wam zrobić, bo naprawdę myślę, że 90% maszynek przetestowałam na polskim rynku, które się znajdują, nie tylko polskie. I teraz tak, no oczywiście tutaj nie wyrzuciłam, bo też chciałam Wam podać swoją recenzję szybko. Słuchajcie, ta limitowana seria brazylijska nie sprawdziła się u mnie wcale. Jeżeli tu zobaczcie, już naprawdę tak bardzo blisko zrobiłam, ale spróbuję jeszcze bliżej. Chcę Wam jedną rzecz pokazać, co się nie zrobić. O, może tak. Widzicie te dziurki? Zniszczenie tej gumki. To niby ma zabezpieczać przed mocniejszym bólem. No, ale to się strasznie szybko zniszczyło. Wiecie, ta szczoteczka była użyta naprawdę dwa razy. No niestety, żadna rewelacja. Nie była też tania. To znaczy, no w sumie napisane na pudełku i tak było, że 5 plus 1, no ale to już jest, że 6, także to i tak nie jest gratis, no ale jak sobie policzam, ja zawsze nigdy nie patrzę, że to no, gratis, gratisem, rozumiecie, ale okazuje się, że jak sobie podzielimy na tą ilość sztuk, to wcale wtedy taniej nie wychodzi. Tu też nie było promocji żadnej, no u mnie się nie sprawdziła, tak jak mówię, dwa razy użycie, tempa, strasznie tempa, mimo że ma trzy ostrza, tak jak w sumie tych, z tych najnowszych, to wszystkie mają trzy ostrza, tempa rani, pozacinałam się. No nie, chyba już tych limitowanych serii nie będę kupowała. No jakoś poszli na ilość, a nie na jakość. No szkoda. No a tutaj mam drugą szczoteczkę. O, teraz dobrze. Wilkinsona. Ja często jej używam, wiecie, bo one chyba jednak najlepsze są. Słuchajcie, tutaj też Wam mogę pokazać, że się troszeczkę zniszczyła też ta osłonka. Jest akurat taka nie seledynowa, tylko morska, bym powiedziała. Słuchajcie, tu ma. Myślałam, że cztery. Nie, rozdwoje niejaźni. Też ma trzy końcóweczki, trzy ostrza, nie końcóweczki. No i ta nie ma sobie równych. No ja nie wiem. Może akurat ja na takie trafiłam i może na tamte, które są złe, też trafiłam. Napiszcie mi proszę w komentarzach, czy u Was też to się nie sprawdziło, a ta akurat sprawdziła się wyśmienicie. Niby miałaby działanie takie samo, no bo ma trzy ostrza i ma tą zabezpieczającą tą taką, jak to powiedzieć, no, dla mnie to jest gąbka, ale to nie jest gąbka, to takie nie wiadomo co. No, czy ona zabezpiecza, trudno mi powiedzieć, na pewno goli. I ta jest kupiona, o, ta była używana z 8 razy. Pokazuję Wam palcem, a nic nie widać. Tak, no do tej nie wrócę, do tej wrócę na pewno, ale przetestuję też te inne. Także o, polecam Wam serdecznie, spróbujcie. Może u Was się sprawdzi tamta, no, no nie wiem, trudno mi powiedzieć. U mnie sprawdziła się tylko i wyłącznie ta, także polecam. O, proszę bardzo. Dwie skrzyżowane szable. Także o, druga konfrontacja. Mam tu zużytą szczoteczkę. Ja nie wyrzucam szczoteczek. Akurat tu mam tej firmy. Nie, film nie jest sponsorowany w żadnym wypadku. Słuchajcie, teraz jest moda na YouTube na elektryczne szczoteczki. Moda, że tak kolokwialnie powiem, moda to była zawsze. Ja szczoteczek używam, wiecie, że ja mam prawie 39 lat. Ja naprawdę przetestowałam też wiele szczoteczek elektrycznych i do kontaktu, i do ładowarki, i na paluszki. Jeden paluszek, dwa, trzy, cztery paluszki. Tak, sprawdzają się wyśmienicie, ja nie mówię. Dla leniuszków, takich jak ja, super, ekstra, czad.
i dla takich, którzy są po jakichkolwiek chorobach, zabiegach, mają powykrzywiane stawy, będą wiedzieli, o czym mówię, że elektryczna jest przydatna super. No, zwykłą, stacjonarną, nie, no ręczną, manualną, trzeba się trochę namęczyć, nie oszukujmy się, ale do wszystkich innych, którzy są zdrowi i testują i trzymają się ściśle 2 do 3 minut dziennie mycia zębów, proszę bardzo, szczoteczka, złotówka w promocji, był 3-pak, a 4 była gratis, czyli w sumie 4 sztuki, 4 złote, polecam. Aha, no właśnie chciałam, bo zaczęłam mówić o zostawianiu szczoteczek. Ja nigdy nie wyrzucam szczoteczek. Też nie wiem, pani z telewizji, która sprząta, odkryła Amerykę dzięki telewizji, albo odwrotnie, telewizja odkryła Amerykę dzięki niej. Nie, to zawsze tak było. Moja babcia tak miała, moja mama tak miała i ja tak miałam, jak byłam mniejsza, młodsza. I zaczęłam już na swój rachunek sprzątać mieszkanie. Zawsze się zostawiało szczoteczki, zawsze się zostawiało gąbki po naczyniach, tylko były wyparzone, no bo zawsze były generalniejsze porządki w ciągu roku i zawsze sprawdzają się te rzeczy, dlatego się ich nie wyrzuca. No trudno. No i ostatnia konfrontacja. Pytaliście mnie, pozdrawiam moją Wickę, że nie było nic widać. No pewnie, że nie. Pokazuję wam 3 kremy, które zakupiłam ostatnio. Tam nie było widać nazwy, a ja też nie powiedziałam. Ale przy okazji dzisiaj się trochę wypowiem. To jest firma Pons. Mówiłam wam, że koniecznie chciałam to przetestować, zobaczyć, czy nadal pachnie tak z lat 80., początku 90. Okazało się, że nie, ale jest fajny. Słuchajcie, ja dzisiaj mam posmarowane ręce, przepraszam, że są owłosione. Posmarowane ręce. Słyszycie? Nic nie słyszycie. O 6 rano, o 5 rano były kremowane. Chciałam zobaczyć, teraz mamy, dochodzi 9. Jest jeszcze gładka skóra. W środku to jest konsystencja masła i nawet ma taki kolor zapachowy. Kolor masłowy. No pokażę wam, no i tak przecież palcami, tylko ja tego używam, więc palcami wyciągam. Wiem, ci co są tkliwi na tym punkcie, niech sekundkę nie patrzą, chcę wam pokazać, jak to wygląda. Patrzcie, to jest prawdziwe masło. Nie, to jest krem, ale ma taką konsystencję masła. Ja lubię takie, nie są toporne, łatwo się rozprowadza na ciele. No i dzisiaj używam tego pierwszy raz. Jestem zadowolona, popatrzcie, po tylu godzinach skóra jest gładka. Powiem wam, czy pachnie? Delikatnie, bo on ma bardzo delikatny w ogóle zapach, nie tak jak tamten krem z tamtych lat. Delikatnie pachnie, może i dobrze, bo nieraz jak mam, używam tych bardzo kremów, maseł i balsamów takich mocno intensywnie pachnących, a jeszcze chcę się poperfumować, to wiecie, nie wszystkie perfumy zgrają się z zapachem balsamu, kremu i tak dalej. No nie oszukujmy się, nie jest to nieraz, jest to nieraz niemiły zapach dla nosa, nieprzyjemny. No tu obawiam się, że może, obawiam się, nie. Myślę sobie, że nawet będzie współgrał z moim perfumami. Tyle. Następny krem. Tu też pozdrowienia dla mojej Wicki, że nie było w nic widać. Teraz widać lepiej. Słuchajcie, zostawiłam sobie tą zieloną herbatę, bo ona pachnie pięknie. Ona, on. To jest... Tu jest napisane, tu było napisane, o jest, chciałam wam pokazać, o zobaczycie, już przeczytam. Zielona herbata 300 ml, krem tonizujący do twarzy i szyi z zieloną herbatą do użytku zewnętrznego, no to każdy to wie. Skład. I skład jest dziwny, bo skład jest napisany, patrzcie na wieczku, no niestety tu nic takiego nie ma, ale no, no nie oszukujmy się, nie jest naturalny, no nie był drogi ten krem. O, już właśnie wam pokazywałam, że się bardzo ucieszyłam z tego, że on się tak otwiera. Super. Słuchajcie, zobaczcie, jaki on ma kolor piękny. Piękny, seledynowy. Sorry za światło, ale już naprawdę staram się, żeby jak najwidniej było. Już nawet sobie lampę przyniosłam. No, i słuchajcie, o, pokażę wam, jak się rozprowadza. Też tak samo jak tamten, jest, nawet bym powiedziała, bardziej miękki. I też pachnie super. Ja go wczoraj używałam i zapisałam sobie, ile godzin wytrzymał na skórze. Na skórze utrzymywał się do 6 godzin. Co prawda po 2-3 już ten zapach nie był tak bardzo intensywny tej zielonej herbaty. I po 3 godzinach straciła skóra swoją elastyczność. No ale za takie pieniądze 3 godziny i 6 utrzymujący się zapach
Myślę, że rewelacja. Spróbujcie naprawdę. I to jest, mówiłam Wam, 300 ml też, że to sporo jest naprawdę. Trzeci, który zakupiłam w tej samej paczuszce. 220 ml. No cóż. Masło kokosowe. Słuchajcie, ja się posmarowałam tym raz i stwierdziłam, że coś jest nie tak i spróbowałam to drugi raz, rano i wieczorem. Wiecie, że ja się balsamuję rano i wieczorem, mam bardzo, bardzo suchą skórę, więc może u Was się sprawdzi, jak macie normalną skórę i nie jest przesuszona, więc ten masło się u Was sprawdzi. No u mnie się nie sprawdziło. Słuchajcie, za pierwszym razem, jak rano się pokremowałam, trudno stwierdzić. W przeciągu 15 minut moja skóra stała się tak sucha, że normalnie ten pierwszy naskórek to mi zszedł. Znaczy odpadł, wykruszył się. Coś strasznego. Ale mówię, może nie, może faktycznie jest chłodno już na dworze. W domu też nie jest jeszcze tak gorąco. Mówię, nie, może tam faktycznie coś się stało. I mówię, dam mu drugą szansę. Słuchajcie, i cała, ja się nakrywałam wieczorem przed snem i cała moja skóra rąk i nóg pozbyła się pierwszego naskórka znowu. Czyli mówię, nie, to jest to masło, ono dla mnie się nie nadaje. Słuchajcie, jeżeli macie tak bardzo suchą skórę jak ja, czyli musicie ją naprawdę kremować dość często, balsamować i w ogóle wyczyniać z nią dziwne historie, to ten krem, to masło nie jest dla Was. Dla tych, które mają normalną, przetestujcie, może się sprawdzi. Słuchajcie, ja przeczytam jeszcze, co jest na odwrocie napisane. Nie wiem, czy tu... O, dobrze nawet, tylko już... Kokosowe masło do ciała, 220 ml, przeznaczone do skóry suchej i normalnej. No niestety, do suchej, no normalnej to na pewno tak, do suchej i do bardzo suchej mojej nie za bardzo. Także ja nie polecam tego, ja tego więcej nie kupię. No i tu w końcu następne pudełko. Wiecie co, ono już tak męczyłam. Ja nigdy więcej nie kupię tego produktu, tego masła, kremu, cokolwiek to jest. Ja to zdenkowałam, żeby się już pozbyć pudełka. Tam było na dnie jeszcze dużo, już taki glut się zrobił, za przeproszeniem. Słuchajcie, to już nieładnie pachnie, to już nieładnie się rozprowadza, to już w ogóle nie jest ładne. Wróćcie sobie do filmiku, gdzie pokazuję Wam balsamy, masła, kremy do ciała, których używam i już połowy nie mam. Nie wiem, mam jeszcze 3 opakowania, strasznie nie chcę mi się ich używać. Chciałam przetestować, nie popełnię już tego błędu, kupując ich nie wiadomo ile. No teraz też zakupiłam 3, ale widzicie, jedno sprawdziłam, już się nie nadaje, więc oddam. Drugie jest rewelacja, więc często będę używać i Pond's też na dekolt i twarz, rewelacja. Do tego nie wrócę nigdy, nigdy, nigdy. Chyba, że może zmienią receptury, w co wątpię, bo za taką kwotę to raczej się nie opłaca receptury zmieniać. Słuchajcie, nie polecam Wam, to znaczy nie, źle mówię. Polecam Wam, sprawdźcie, u Was może się sprawdzi, wyśmienicie. No u mnie nie. Także o, tym niezbyt optymistycznym akcentem żegnam się z Wami. Słuchajcie, w tle widzicie pocztówkę, którą wczoraj otrzymałam od mojej Wicki. Bardzo, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Będzie wiedziała, o kim mówię. Słuchajcie, są sarenki, jest choinka, w środku już są życzenia świąteczne. Nie przeczytam, chociaż mogłabym, ale nie chcę, bo nie życzyła sobie tego. Jak zmieni zdanie, pokażę Wam też coś innego. W każdym bądź razie u mnie zaczynają się święta. Widzicie, dostawiłam do mojego wianuszka malutkiego aniołka w szklanej kuchni, w szklanej kuli. Powoli święta. Na razie zostawiam tylko to. Nie, żadnych bombek, światełek, nie. To jeszcze za wcześnie. Także tak, ja się z Wami żegnam, ale rozkminę zrobiłam. Ja się z Wami żegnam bardzo, bardzo cieplutko. Jak się podobało, to dajcie łapkę w górę. A taka większa jakby była ostrość. Jak się podobało, to dajcie łapkę w górę. Nie patrzcie na źle pomalowane paznokcie. Ja się z Wami żegnam cieplutko. Pa, pa i do następnego filmiku.